Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnej recenzji. Tym razem będzie tutaj coś innego niż coś, co mamy dostępne zazwyczaj w World of Warships. Jest to recenzja produktów marki Huel Powder, czyli jedzenia w proszku. Jakiś czas temu zawiązałem współpracę z tą marką, także jeżeli ja Wam to przedstawię w jakiś taki sensowny sposób, przy czym dobrze wiecie, że ja nie reklamuję Wam, nie będę Wam wciskał kitu, że coś jest super, jeżeli nie, jest po prostu tutaj w miarę obiektywnie, chcę Wam ten produkt zaprezentować, jak to się je, no je się z wodą, także to taka sprawa. Czy to warto kupić, ile to kosztuje i jak to się sprawdza, także za chwilę sobie tutaj króciutko, bardzo króciutko omówimy sprawę. Otóż, zamówiłem sobie taki oto zestaw. Mam tutaj dwa worki. Jeden taki worek to ma chyba 1,5 kg, także trochę tych porcji jest. Nie jest to żywność tania, nie powiem, że nie, bo za dwa takie wory musimy zapłacić około 260 zł, ale to jest prawie około 30 paru porcji, bo jedna porcja robi się na 500 ml wody plus dwie miarki, te, które widzicie tutaj. W zestawie, który dostałem, były dwa właśnie takie woreczki z jedzeniem. Jeden o smaku waniliowy, drugi smak bananowy. Shaker, dwie miarki i tutaj mamy taką broszurę informacyjną. Była jeszcze koszulka, ale to jest koszulka damska, także już tutaj jej nie pokazywałem. Powiem Wam tylko, że nie jest to taki typowy materiał, jak na, gdzieś tam na Allegro znajdziecie, że macie dowolny nadruk, ale koszulka jest taka, że przez nią widać, nie? Także to nie jest taki badziew. Powiem szczerze, byłem pozytywnie zaskoczony. Koszulka to jest naprawdę fajny materiał, także będzie się to w miarę przyjemnie nosić. I teraz tak, przejdźmy do samego produktu. Ja może tam pokażę Wam, co jest do wyboru później, na razie będzie tylko to widoczne na ekranie, a ja będę mówił co i jak. Więc tak, mamy dwie miarki pół litra wody na posiłek, który daje nam 400 kalorii. W mojej sytuacji to jest idealne rozwiązanie, bo ja powiem Wam szczerze, Szanowni Państwo, wstaję do pracy o 5 i wolę pospać tamte pół godziny, nawet dłużej, niż wstawać wcześniej, jest śniadanie i dopiero jechać do roboty. Także wypiję sobie takie coś po drodze, bo jadę pół godziny. I mam do godziny tam, no 12-13 nie czuję w ogóle głodu, nie? Od 5 rano. Także to jest dla mnie zajebiste rozwiązanie. I to są tylko drinki. Są jeszcze w ofercie inne rzeczy. Mamy tutaj jeszcze, zobaczcie, mam tutaj dowolne do wyboru rzeczy. I mamy hot and savor, czyli coś a la obiad taki. Dania błyskawiczne. O, tak by to wyglądało. Mamy tutaj też różne warianty. Ja korzystałem z tego. Mam banan, czyli Black Edition i wanilia. No i przejdźmy teraz do smaku, Szanowni Państwo. Tutaj sprawa wygląda troszeczkę gorzej. Zamówiłem sobie w tym całym pakiecie startowym również jeden taki napój ready to drink, czyli gotowy do wypicia o smaku waniliowym. I powiem szczerze, naprawdę bardzo dobry. Smakuje jak takie mleko smakowe, coś tego typu. Tyle, że jest to trochę droższe od, zobaczcie, od 16,25 za butelkę, czyli za jedno danie mamy, za 400 kalorii mamy 16 zł, no troszeczkę drożej to wychodzi. W przypadku tych tutaj innych worków, takich rozrabianych w domu, to jest 7,80, tutaj 8,80, także całkiem przyzwoicie. 11 zł przy tych daniach takich dorabianych. Więc tak, smakowo, mówię tutaj tylko i wyłącznie o edycji Black, banan, wanilia, bo te smaki mam. Ten gotowy do wypicia, bardzo dobry. Tutaj, powiem szczerze, no, akceptowalnie. Nie będziecie się tutaj zachwycać. Na początku, jak wypiłem pierwszy raz, stwierdziłem, no całkiem spoko, ale po dwóch, trzech koktajlach to już, powiem Wam, trochę straciłem zapał do tego i nie smakuje to jakoś wybitnie. Da się to oczywiście wypić, nie ma odruchu wymiotnego, nie przesadzajmy, ale smak jest taki, że da radę to wypić. Piło się przecież w życiu gorsze rzeczy, prawda? Jakieś tam różne eliksiry. Także spełniać swoją rolę spełnia doskonale, bo jesteśmy w stanie regulować sobie dawkę kalorii, jesteśmy w stanie to przyrządzić szybko i zjeść to w każdym, no zjeść, wypić to w każdym praktycznie miejscu, bo możemy to wziąć sobie w garść i wyjść z domu. Także to jest dla mnie dobry bajer. Kiedy szkoda mi czasu na przygotowywanie jedzenia, dwie łyżki prochu, do tego pół litra wody, jestem najedzony na kilka godzin, nie czuję głodu. To jest dla mnie idealne rozwiązanie, także będę jeszcze sobie testował te dania, ale to później, także może ewentualnie coś tam jeszcze na temat tego to mam dopowiem za jakiś czas, ale na razie korzystałem tylko z tej edycji Black. Smak, no tak po magatowemu oceniajmy od 0 do 10, daję mu no takie 5. Nie jest zły, ale nie jest jakiś tam fenomenalny. Gdybym miał ocenić to, ten ready to drink, to bym dał takie no 9 na 10. Bardzo dobre to było, przynajmniej waniliowy, nie wiem jak reszta. Tyle, że jest droższy niestety.
ale swoją rolę spełnia. Regulujemy kalorie, mamy szybko, mamy wygodnie i nie musimy wstawać wcześniej, żeby zjeść śniadanie. Także tak to wygląda. Jeżeli będziecie zainteresowani zakupem produktu, to ja Wam w opisie filmu wrzucam link, z którego moglibyście takie zamówienie złożyć i byłbym bardzo wdzięczny za to, że gdybyście chcieli spróbować po prostu. No i w tym materiale to jest wszystko. Także krótka recenzja. Jest to wygodne, ale nie jest jakoś piorunująco smaczne. Chyba, że mówimy tutaj o wersji tej gotowej, tyle że droższej. Także wszystko, dzięki, do usłyszenia i na razie.